Witam Was z serca Borów Tucholskich, gdzie marzenia zamieniam w rzeczywistość. Dzisiejsze niedzielne popołudnie postanowiłam przeznaczyć na posadzenie wrzosów, na zrobienie wrzosowiska. Bardzo mi się marzy taki właśnie fragment pięknych wrzosów wzdłuż płotu, wzdłuż ogrodzenia mojej działki. Ziemia tutaj przy płocie jest bardzo nieprzyjazna, bo jest sucha, bardzo lekka i kwaśna, bo w linii ogrodzenia mam sosny, które ją zakwaszają. Jednak gdy pomyślimy sobie o wrzosach i jakie one warunki potrzebują do dobrego wzrostu, no to trzeba powiedzieć, że wrzosy potrzebują właśnie ziemi lekkiej, przepuszczalnej i próchniczej. Dlatego ja dodam do każdego dołka również trochę próchnicy, żeby ten delikatny bardzo system korzeniowy wrzosów mógł swobodnie się rozrastać i przyjąć na nowym stanowisku. Pewnie zastanawiacie się, czy można by przesadzić wrzosy z lasu. Z dwóch powodów nie polecam. Po pierwsze, jest to roślina chroniona i nie powinniśmy jej przenosić z jej naturalnego środowiska. Po drugie zaś system właśnie korzeniowy wrzosów jest bardzo delikatny. Te korzonki są jak cienkie jak włoski, łatwo je uszkodzić. I podczas wykopywania z ich naturalnego środowiska prawdopodobieństwo, że uszkodzimy taki system korzeniowy jest bardzo duży i myślę, że może być kłopot z przyjęciem się takich przeniesionych z lasu wrzosów na nowe miejsce. Natomiast świetnie zdają egzamin wrzosy, które się kupuje. Można je naprawdę za nieduże pieniądze kupić. Ja chciałam Wam pokazać akurat tutaj w jednym miejscu. Mam wrzosy, które kupiłam parę lat temu i one przez dłuższy czas były sobie u mnie na balkonie, a w tamtym roku przeniosłam je do gruntu. I zobaczcie, jest kępka wrzosów, którą przeniosłam w tamtym roku właśnie jesienią. Mam tutaj również taki fragment, gdzie mam świerczki posadzone wzdłuż płotu i pomyślałam sobie, że ładnie by wyglądały wrzosy. I to są wrzosy, które u mnie rosły chyba jeden sezon w doniczce, przezimowały na balkonie, a potem, to chyba wiosną je przesadzałam, przesadziłam je właśnie tutaj do ziemi. Świetnie się przyjęły, zakwitły i naprawdę polecam, żeby stosować wrzosy kupione w ogrodnictwie. Na moje wrzosowisko przeznaczyłam fragment właśnie tutaj, jak widzicie, ziemi przy płocie. Niewiele tutaj rośnie. Tutaj ziemia jest bardzo sucha. Zobaczcie, dwa dni temu padał deszcz, a w tej chwili ta ziemia jest kompletnie przesuszona. Mam nadzieję, że moje wrzosy mimo to dadzą sobie tutaj radę, wzbogacę tą ziemię o próchnicę. Ważne jest, żeby wrzosy sadzić w ziemi lekkiej. Jeżeli macie gliniastą, gdzie stoi woda, to proponuję, żeby ją rozluźnić właśnie piachem albo po prostu sadzić do dołków wypełnionych torfem. Ja mam tutaj, zobaczcie, taką próchnicę. To jest próchnica, którą pozyskałam z przefermentowanych, przekompostowanych zrębków i ona już po dwóch latach wygląda w ten sposób. I tą próchnicą wypełnię dołki. Przygotowałam sobie dołki i tutaj będę sadzić wrzosy. Potem mam nadzieję, że się ładnie rozwiną, rozrosną i tutaj powstanie właśnie moje wrzosowisko. Akurat koło uli, tak żeby pszczółki miały też radochę z tego tytułu. Mam przygotowane już moje paletki z wrzosami. Podlałam je bardzo dobrze, tutaj nawet nalałam wodę, już prawie całą wypiły. Chodzi o to, żeby ta bryła korzeniowa przed posadzeniem była dobrze nawodniona, żeby wsadzać do ziemi dobrze opite rośliny, tak żeby na start nie musiały mieć takiego stresu spowodowanego brakiem wody. Niech będą dobrze, naprawdę dobrze nawodnione, żeby zapewnić im optymalne warunki. Również wleję wodę do dołków, które już sobie przygotowałam.
ta woda, niech te dołki również będą i okolice dołka będą dobrze widoczne, tak żeby system korzeniowy miał szansę przetrwać. Jednak przesadzanie roślin to jest dla nich jakiś stres, a w ten sposób postępując minimalizujemy to tak, aby rośliny czuły się dobrze. Naleje wodę, ona sobie powolutku nie wciąga. No widać już, że woda z dołków się dobrze wchłonęła, zatem będę teraz przystępować do sadzenia. Jak widzicie, bryła korzeniowa jeszcze trochę widać, że potrzebowałaby wody, więc jeszcze je zostawię na trochę, żeby się napiły, bo nie jest do końca namoczona. Widać, że te korzonki, tutaj jest ziemia sucha, tutaj jest już nawodniona, ale w tym miejscu jest sucha, więc jeszcze potrzebują chwili, żeby postać w tej wodzie i się dobrze napić. Tutaj też widać, jak drobne są te korzonki. One są cieniutkie jak włoski. I właśnie z tego powodu przesadzanie ich z naturalnego środowiska, gdybyśmy chcieli przenieść z lasu, byłoby trudne. Może nawet jeden sezon, jedną jesień by nam jakoś przetrwały i przeżyły, ale sądzę, że nie byłyby w stanie przezimować. Więc bezpieczniej jest po prostu kupić. Zobaczcie, taką ładną sadzonkę kupowałam po 4 zł, więc to nie jest taki duży koszt. A potem możemy się cieszyć naprawdę pięknymi roślinami. Jak widać, ta sadzonka jest już dobrze opita. Możemy ją powolutku przesadzać do wcześniej przygotowanego dołka. Wkładam sobie do dołeczka przygotowanego. Widzicie, on został też dobrze podlany. A resztę dołka wypełnię nie tą ziemią, którą tutaj wykopałam, tylko próchnicą z ściół, ze zrębki przefermentowanej. Żosy lubią ziemię kwaśną. Możecie zatem sadzić je wszędzie tam, gdzie macie rośliny kwaśnolubne. Czyli na przykład bardzo fajnie będą się komponować gdzieś przy iglakach, czy azaliach, czyli tam, gdzie rośliny lubią kwaśne podłoże. Ja mam tutaj borówki zaraz, u mnie się zaczynają w tym miejscu borówki, one też lubią kwaśne podłoże, jakoś sobie radzą, rosną w dołkach wypełnionych torfem i w tym roku nawet troszeczkę mi owocowały. No i tak będę postępować z każdym dołkiem. No i przygotowałam sobie już moje wrzosiki do posadzenia. Bardzo ładnie się prezentują, prawda? I zaraz będę je wypełniać dołki tą tutaj próchnicą. Więc biorę sobie tej próchnicy i wsypuję do dołków. W takim lekkim podłożu te bardzo delikatne korzonki będą miały łatwość, żeby się rozrastać i roślina się będzie lepiej ukorzeniać. No i pamiętajcie, że wrzosy lubią podłoże kwaśne. Więc jeżeli będziecie chcieli kupić podłoże, to niech to będzie kwaśny torf, jeżeli nie macie takiej próchnicy. Pierwsza sadzoneczka posadzona. Sadzę ją równo tak naprawdę z ziemią, czyli dosypuję tego torfu do miejsca, w którym kończy się to podłoże, tak jak tutaj. Widzicie? Mam nadzieję, że moje wrzosowisko będzie piękne i przetrwa zimę. No i że będzie się pięknie rozrastać w tym miejscu. Miejscu, w którym naprawdę niewiele rośnie. No moje wrzosiki są już wkopane. I muszę przyznać, że wygląda to już bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo ładnie. Mam ogromną satysfakcję, kiedy widzę, jak zmienia się kawałek ziemi, fragment jakiś taki bardzo słabo wyglądający i
po kilku zabiegach, nasadzeniu roślin, zmienia swoje oblicze i zaczyna cieszyć oko. Teraz po posadzeniu jeszcze je podleję dobrze i myślę, że to wystarczy. Zobaczcie, tutaj same wysiały się trawy i myślę, że taka kompozycja traw i tych wrzosów naprawdę w przyszłości da świetny efekt. Podsumowując, wrzosy lubią ziemię lekką, przepuszczalną, ale próchniczą. Jeżeli macie ziemię ciężką, gliniastą, to przed posadzeniem rozluźnijcie ją, a najlepiej wykopcie dołek i do tego dołka wsypcie torfu, w którym posadzicie swoje sadzonki. No i teraz co zrobić, kiedy przekwitnie? Nie przycinajcie go na zimę. Taki wrzos z zaschniętymi kwiatami również jest bardzo dekoracyjny w ogrodzie. Natomiast wiosną należy wrzosy przyciąć i ja to robię w ten sposób, że łapię w garść i to, co wystaje ponad moją garść, obcinam. Widzieliście te wrzosy, które pokazywałam na początku filmiku? To były właśnie wrzosy, które już tej wiosny przycinałam i naprawdę dobrze to wygląda. Trzeba je przycinać, ponieważ kwitną na młodych pędach. Więc jeżeli chcecie, żeby Wam bujnie zakwitły następnej jesieni, to na wiosnę trzeba będzie je przyciąć. Na zimę zaś zostawcie je, niech będą ozdobą przez cały zimowy okres. I to tyle na dzisiaj. Mówiła do Was Aneta z Różanej Zagrody. Pa, pa!